Tutaj do nas wyzwania infolinia Play 790 500 500. Już przynajmniej będę pamiętać teraz ten numer telefonu. Ale tak jest to dokuczliwe, że tam telefon jest wyciszony, ale jak dzwoni, to tutaj radio burczy. I po prostu, ponieważ u nas jest radio, opcje radia, strasznie nam przeszkadzają i dokuczają ci z infolinii Play. I nie wiadomo, co oni sobie chcą. Już umawiała, już tutaj umowy nowe, już nawet dwie. Proszę pani, już przychodzi, 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 przyjść nie może. Przyjść nie może. No, więc coś ona chce jeszcze tam dokooptować, coś dodać czy coś zmienić. Zawraca po prostu dupę i mnie to zaczyna denerwować. Słyszeliście państwo, jak tutaj radio burczy. No to zanim ja się zorientowałam, że to jest telefon wyciszony, ale on dzwoni i to burczy. No to nam strasznie tutaj przeszkadza. Nie tylko mi, ale i Państwu przeszkadza. I mnie to zaczyna po prostu denerwować, że ta firma Play jako oszustwo, nie oni też wspierali też orkiestrę Owsiaka. To już możecie Państwo zorientować się, co to za oszustwo lewackie i że oni coś tu kręcą, ci Play. A jeszcze chcą sieć 5G tu zainstalować, żeby ludzie na raka wykończyli się, poumierali już nie dość, że nie masz dziadka, nie masz babci, ale parodio jest święto babci i dziadka. Tutaj Piotruś, nasz kierownik, umarł na raka wątroby. Młody chłopak, 40 lat może i nie miał, nie wiem, czy 38, czy 39 lat miał, nie wiem, umarł na raka. I co my to będziemy mówić o dziadku i o babci, proszę Państwa? Parodia szatana diabła. Czasy ostatnie, żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. 24 rozdział Ewangelii pięknie to opisuje, tam jest podwójnie spełniające się proroctwo opisane, spisane. Bardzo ciekawe to jest, zapraszam. A tu na wiadomościach zobaczymy, co im dalej będą szedł. Sylwii Spurek. Europosłanka udostępniła obraz autorstwa Joe Fredricksa w mediach społecznościowych. Pozew wytoczy Stowarzyszenie Polskich Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych. To skandaliczne, powiedziała prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rybarska i nazwała Sylwię Spurek pseudoelitą. Elita polska zginęła przede wszystkim w obozie Busen w Austrii, którą wykończono przez niewolniczą pracę. A dzisiejsze tak zwane elity dopuszczają się do tak skandalicznych porównań. Po prostu zasługują tylko na ławę oskarżonych. Sylwia Spurek nie chce komentować tej sprawy. Odblokowana została droga ekspresowa S7 w Wiśniówce koło Kielc. Rano doszło tam do kolizji 17 samochodów. Cztery osoby zostały ranne. No Niemcy roku wszędzie, gdzie około 5 byli, tam godzin przecież przyczyna wypadku była gazowali. prawdopodobnie śliska Może i nawierzchnia. w Austrii, a tam Poinformował wie. o tym starszy sierżant sztabowy Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Ona nie A wie, w tej gdzie jest chwili Auschwitz. trasa w miejscu wypadku Ja raz jest już jedyny byłam. przejezdna. No, obóz jest straszny, nie wiadomo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A jak Jest wielki. 15:33. Gość Polskiego Radia 24. Auschwitz. Gość Michał Cieślak, Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Kłaniam się, witam serdecznie. Auschwitz. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to instytucja, która jest symbolem tego, jak władze carskie traktowały powstańców styczniowych, ale instytucja, która nie zaczęła się przy okazji Oj, powstania tam straszne to styczniowego, więzienie na nie tej skończyła cytadeli. Ja bynajmniej tam na tym, parę na razy tym, że byłam, nie skończyło chcę się tam. wskazaniem, co opisywał Cat Mackiewicz, przywołany przez Polskie Radio, jedynym odsiadującym pułkownik Misojediow, Rosjaninem, swój wyrok. Jaki był pomysł, kiedy się zrodziła ta myśl wśród carskich władz, No nie żeby nadali powołać tak. cytadelę warszawską? Zacznijmy od tego może. W 1831 Ja roku, bym tam Dawidka dokładnie we wysłała wrześniu, do kiedy cytadeli, jak padało tam powstanie jakieś listopadowe, ruskie ten marszałek więzienie, on by nie Paskiewicz wiedział, o co szturmował chodzi, tylko Polę. by myślał, że W głowie cara Mikołaja jakaś I odrodziła katownia. się myśl, ażeby powstał jakiś widoczny symbol rosyjskiej władzy na terenie Warszawy. Zamiar został zrealizowany w roku następnym. Rozpoczęła się wtedy budowa Cytadeli, czyli warownej twierdzy, której obecność miała przypominać Polakom o tym, że nie są już u siebie, należą wyłącznie do poddanych rosyjskich i muszą się z tym stanem rzeczy pogodzić. Natomiast dla osób, które mimo wszystko się pogodzić nie chciały, przeznaczone było więzienie śledcze w 10 Pawilonie.
Potem cały ten system fortów został pod koniec władzy carskiej także rozszerzony, czy był rozbierany. Stąd także późniejszy Żoliborz, czyli symbol II Rzeczpospolitej, to są tereny dawniej zajmowane przez armię carską. I uwolnione. Ale zatrzymajmy się o tym 70. pawilonie, czyli historia zaczęła się przy powstaniu listopadowym, potem podczas powstania styczniowego ta cytadela, która góruje nad Warszawą, była wykorzystywana do tego, żeby tłumić ten zryw niepodległościowy, nie tylko ta predylekcja do symboli władzy carskiej. No predylekcja do czego? Powstańska też postawiła swój symbol. Do wypowiadania pożytku. Nie, powstanie styczniowe ze względu na obecność cytadeli właśnie nie objęło swoim zasięgiem Warszawy. Władze pierwszego rządu narodowego słusznie uznały, że obecność tak dużej, skoncentrowanej ilości wojska rosyjskiego w mieście wpłynie negatywnie i nie pozwoli ani Warszawy zdobyć, ani utrzymać przez czas dłuższy. Dlatego zapadła decyzja, ażeby powstanie styczniowe wybuchło na prowincji, też tak już się bardzo ogólnie mówi, czyli ażeby w noc listopadową, noc styczniową 22 stycznia uderzyć na 22 garnizony rosyjskie. Ilu żołnierzy carskich służyło wtedy w Cytadeli, w czasach powstania styczniowego? Może powiem tak, garnizonu, może szerzej tak. Do roku 1860 w Cytadeli stacjonowało 5000 żołnierzy piechoty oraz 500 kawalerzystów. Natomiast właśnie w tymże roku 60 rozpoczyna się okres demonstracji ulicznych w Warszawie. Rosjanie wzmacniają wtedy garnizon na tyle mocno, że w roku 1863 na początku szacuje się, że mogło być to nawet około 8 do 10 tysięcy, czyli prawie dwukrotnie została powiększona ilość wojska. Natomiast rok później, czyli na początku roku 60, kiedy trwało tłumienie powstania, które już przerodziło się tak naprawdę faktyczną wojnę partyzancką Polski z Rosją, stacjonowało około 15 tysięcy, no, czyli było to trzykrotne powiększenie ilości wojska. Ale też warto pamiętać, proszę Państwa, panie redaktorze, że Cytadela to była silna twierdza, ale to nie był cały garnizon warszawski. W garnizonie warszawskim ogólnie stacjonowało między 75 a w okresie powstania styczniowego nawet 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. No to skutecznie temperowało wszystkie zapędy strony polskiej do wykorzystania miasta w powstaniu. Jakiej narodowości byli żołnierze carscy, którzy tutaj służyli? I to jest ciekawe zagadnienie. Oczywiście oficerowie w większości przypadków, ponad 90% byli to Rosjanie, aczkolwiek zdarzały się przypadki błyskotliwych karier, to chociażby kariera Romualda Traugutta, późniejszego dowódcy powstania, ostatniego przywódcy powstania styczniowego, który był rzecz jasna Polakiem. Natomiast szeregowi żołnierze pochodzili stąd, ponieważ były to ofiary branek, byli to żołnierze, którzy, niektóre osoby przyszły dobrowolnie do armii, ale ciężko było Rosjanom ściągać szeregowych żołnierzy z głębi Rosji. I to też miało swoje znaczenie, ponieważ Rosjanie obawiali się trochę rzucania Polaków do walki przeciwko Polakom. Stąd ogromna rola kolei warszawsko-petersburskiej, bo właśnie koleją z głębi Rosji przywożono pułki żołnierzy już rosyjskich etnicznie do tłumienia zbrojnie ruchawki, jak to Rosjanie nazywali buntu, czyli po prostu dla nas powstania styczniowego. Buntem, określenie bunt pojawia się i dziś, także taką niechęć, czy inne podejście zaprezentowano dopiero w latach stanu wojennego ze strony Moskwy ówczesnej, żeby... Gadaj kurczę przez noc, o jak on gada, no mnie to denerwuje, już jakiś dziad tu gadał, żółwio. Dzisiejszej rocznicy powstania styczniowego, ale spróbujmy jeszcze zanalizować, no jest i ten sam proces wybuchu. Jest moment, kiedy armia carska czuje, Polacy jak fatalnie mówią, przecież oni się angielskiego będą uczyć. Tak, przygotowuje się do olbrzymiej flanki, do roku de facto, 25 lat służenia i podbijania innych narodów gdzieś tam w Azji, czy tłumienia innego rodzaju zrywów. Jak duża miała być ta bramka? No, bramka troszeczkę jest przesadzana w historiografii polskiej i tak naprawdę służyło to głównie zgaszeniu gorących głów. Bramką mieli być objęci młodzi studenci, młodzi rzemieślnicy, nigdy młodzi chłopi. To było bardzo charakterystyczne, że miała ona nie objąć synów włościańskich. Chodziło o to organizatorom bramki, czyli margramemu wielopolskiemu, generałowi Sergiuszowi Muchanowowi, ażeby właśnie poskromić te najbardziej buntownicze, czyli po prostu patriotyczne elementy polskie. Natomiast ilość była szacowana nawet nie tak dużo, między 10 a 15 tysięcy tych młodych ludzi z Warszawy i okolic. Natomiast udało się aresztować tak mniej więcej połowę osób. Połowa została odesłana, jak to się mówiło, w sołdaty.
Na 25 lat takie były plany. Najczęściej ci młodzi ludzie a tyle czasu akurat nie spędzali może w Wojsku Carskim. Też warto pamiętać, że Polacy byli pewnym elementem, takim elementem niepewnym trochę. No jednak trzeba wyzbywano się ich. Wyzbywano się, ale trzeba było ich specjalnie pilnować, patrzeć na ręce. Żołnierz dostaje broń. Jeżeli jest uzbrojony, no to może mu wpaść do głowy, na przykład obrócić lufę karabinu przeciwko Rosjanom. Przede wszystkim o co chodziło? Jak najdalej od granic Królestwa Polskiego? Jak najdalej? Na Kaukaz, na tereny Kazachstanu, nawet na Syberię. Natomiast na Syberię to bardziej po powstaniu styczniowym i to jego uczestników za karę. Natomiast soldaty, no to głównie podbój Krymu, głównie podbój Kaukazu, tamte kierunki. Krym nam znowu wraca, brzmi to wciąż aktualnie, to jeszcze wrócę do tych warunków. Polacy, te młode głowy, to robotnicy w dużej mierze, no bo przecież rzemieślnicy warszawscy to nie tylko opisani przez w powstaniu listopadowym, przez Słowackiego, tych wszystkich szewców, które oczy miały zostać wrócone, ale także w powstaniu styczniowym, jak widać. Tam ten żywioł narodowy był silny. Natomiast czy żywioł robotniczy? No, Warszawa jeszcze nie była aż tak bardzo miastem, można powiedzieć, fabrycznym w roku 1863. Oczywiście pewna ilość robotników również. Natomiast robotnicy odegrali główną rolę w latach 1905-1908 w okresie rewolucji, ale to są czasy już jednak późniejsze. Natomiast głównie była to młodzież akademicka, młodzież rzemieślnicza, no i też studenci starszych klas szkół średnich. Mm-hmm. Chwycili za broń, to na ile rząd tymczasowy, który potem przetrwał w legendzie, cytowałem już państwu Józefa Piłsudskiego, miał dość głęboko opracowane plany. Plany, które przecież de facto powtarzano także w czasie wojny 39-45, no bo przecież powstanie w Warszawie, które ostatecznie wybuchło, przez lata w okupacji było uważane, że Warszawa będzie wyłączona z tegoż powstania. Stąd operacja Burza, która miała inaczej przywołać. No, trochę to wszystko reminiscencje tego doświadczenia w powstaniu styczniowym. Jak najbardziej. Powstanie styczniowe po pierwsze miało Warszawy nie obejmować, po drugie broń miała być dostarczona wszystkim oddziałom, ale bardzo łatwo się coś planuje, bardzo łatwo się rozpisuje na papierze i wysyła memoriały do przyszłych dowódców, natomiast trudniej jest broń organizować. No dość powiedzieć na tym, że w noc styczniową, 22 stycznia, szacuje się, że tylko około co dziesiąty powstaniec posiadał broń palną i tu mówimy najczęściej o jakimś pistolecie po dziadku, po karabinie myśliwskim, jeżeli był myśliwym, ale bardzo wiele osób broni nie miało zupełnie. I dlatego tak ogromną rolę odegrały kosy, te takie można powiedzieć zwykłe kosy, chłopskie narzędzia pracy. No, główną rolę odegrało w wykorzystaniu kos w tym czasie, iż była to zima. Włościanie zimą nie potrzebują kos do prac polowych, a każdy nawet najmniej zręczny kowal potrafił żelechce na sztort postawić. I stąd właśnie kosa stanowiła podstawowe uzbrojenie, stąd oddziały kosynierów. Ale te oddziały kosynierów składały się z synów włościańskich? Również, natomiast był nawet taki memoriał na początku powstania styczniowego, że do chłopów występować, ale dopiero kiedy partia powstańcza zostanie już jakby sformułowana, żeby chociaż było mniej więcej te 200-300 osób, bo wtedy chłopi zobaczą, że to jest jakaś siła. Natomiast jeżeli przybędzie na przykład młody szlachcic i powie, słuchajcie, walczcie za wolność naszą i waszą, ale on będzie sam albo najmniej z pięcioma osobami, no to chłopi machną ręką, bo stwierdzą, że nie są to ich interesy, tylko tak naprawdę pańskie powstanie, jakaś pańska walka z Rosjanami. Chodziło o to, żeby chłopom też pokazać siłę. Z chłopami to bywało różnie. Czasami bywały takie przypadki, że po prostu chłop, właściciel ziemski obiecywał na przykład zwolnię was z pańszczyzny, zwolnię was ze wszystkich danin, jeżeli pójdziecie do powstania. Albo po prostu wręcz nakazywał. Powiedział, że macie dać jednego syna, każdy gospodarz i ten syn musi iść do walki. No to niestety skutkowało tym, że chłopi niezbyt przychylnie patrzyli tak in gremio na powstanie styczniowe, uważając je właśnie za walkę nie o ich interesy, tylko o interesy panów i paniczyków. No a dodatkowo ogromnym problemem było to, że przecież car Aleksander II na początku roku 1864 ukazem przeprowadził uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, czyli na ziemiach Królestwa Polskiego. Coś, co zostało przeprowadzone 4 lata wcześniej na terenie Rosji. I chłopi wtedy tak naprawdę w ogóle zyskali, przestało im się opłacać brać udział w powstaniu. No, było to wytrącenie potężnego oręża stronie polskiej ze strony Rosjan. Mamy zapisane za sprawą nad Niemnem przepis o tym, jak są bohaterowicze, jak ramię w ramię, potem się te losy inaczej potoczyły, ale wtedy w tej
wspólnie walczono o wolność naszą i waszą. Na ile ten przekaz jest mitem, czy taką wolą, uzupełnieniem czegoś, czego realnie zabrakło w powstaniu styczniowym i trzeba to było wyciągnąć wnioski i to tworzyć, co pokazały potem właśnie wypadki imienia PPS-u, wypadki rewolucji 95 roku, Legionów, które też były taką inteligencką de facto armią, przecież to byli dużymi, że studenci przebrani w mundury. A na ile to wtedy jednak zaistniało, tylko nie tak pełni, jakbyśmy chcieli? No przede wszystkim czasami się tak mówi, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania na różne tematy. No i zaistniało od samego początku, jeszcze przed wybuchem powstania konstytuowały się takie dwa ugrupowania polityczne, białych i czerwonych. I biali i czerwoni chcieli walczyć z Rosjanami, natomiast różnili się całkowicie metodami. Czerwoni uważali, uderzajmy już teraz, natychmiast, nie mamy broni, to zdobądźmy broń na Rosjanach, wykorzystajmy element zaskoczenia. Czerwonymi dowodził niejako, bo to ciężko powiedzieć, że to była jedna centralizowana ugrupowanie, Jarosław Dąbrowski, młody sztabskapitan armii rosyjskiej, stacjonujący między innymi w Warszawie. Natomiast biali to byli ludzie, którzy mieli coś do stracenia, ludzie, którzy się już zdążyli czegoś dorobić, albo synowie szlacheccy, albo generalnie osoby po 30, już tak powiedzmy kolokwialnie, którzy mówili spokojnie, dogadajmy się za granicą, czyli głównie liczono na Francję, Napoleona III, na Włochy Garibaldiego, bądź na Wielką Brytanię, gdzie wtedy premierem był Palmerston. Dogadajmy się z nimi, spróbujmy nawiązać stosunki dyplomatyczne, wyszkólmy armię wcześniej w tajnych szkołach wojskowych, takie szkoły zresztą powstawały we Włoszech, jedna w Cuneo, druga w Genui. Wyszkolmy kadry oficerskie, nie rzucajmy się na tą Rosję z tymi kosami tak naprawdę początkowo przysłowiowymi, a potem jak się okazało realnymi, dlatego że nie mamy z nimi szans. No i niestety powstanie styczniowe wywołali czerwoni, biali się początkowo zupełnie od tego odsunęli, uważając, że to nie ma tak naprawdę żadnych szans powodzenia. Jak zobaczyli, że jednak ci kosynierzy wygrywają te pierwsze potyczki, no to stwierdzili, my się musimy do tego dołączyć, ponieważ czerwoni nie znają się na rządzeniu. Oni może mają siłę, ale my będziemy rządzić. No i tak jak to czasami bywa, jak ktokolwiek to smutno zabrzmi w Polsce, zaczęły się kłótnie, zaczęły się nieznaski pomiędzy białymi i czerwonymi, kto ma rządzić, a my jesteśmy mądrzejsi, a my mamy więcej armii, a ten dowódca, na przykład jeden dowódca uważał, że no ja mam 500 żołnierzy pod sobą i co drugi ma pistolet, no to ja powinien mieć więcej do powiedzenia niż taki dowódca, który może ma 1000 ludzi, ale z kolei oni mają tylko kosy. A tak naprawdę powinni być sobie równi. Więc trochę grały ambicje, trochę grały podziały i tak naprawdę im jakby dalej w powstanie, im bardziej Polacy zaczęli podnosić klęski, no to zaczęto zadawać pytania, a kto jest tej klęsce winien, a to ty, a to tamten, a właściwie to nie ja, ja już tylko uciekam, zbieram manatki, muszę się ratować. I pan redaktor nawiązał do okresu PPS-u i okresu rewolucji, nawet do Legionów. No, historia się podobno nie powtarza, jak to historycy twierdzą, wbrew utartemu powiedzeniu, natomiast troszeczkę się powtórzyło pod tym względem, że przecież w roku 1905 wystąpiła frakcja rewolucyjna i organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeciwko Rosjanom, tak, na czele z Józefem Piłsudskim. Natomiast ten Narodowy Związek Robotniczy, którego takim ideowym ojcem, no nie był pośrednim założycielem, był Roman Dmowski, oni mówili, nie, spokojnie, właśnie się nie buntujmy, właśnie nie występujmy, nie strzelajmy do Rosjan, tylko raczej manifestujmy, ale pokojowo. No i kiedy ta rewolucja już przybrała na sile, no to niestety dochodziło nawet do walk bratobójczych. Polak do Polaka strzelał, robotnik do robotnika. A niestety nasz zaborca zacierał ręce, dlatego że jeżeli Polacy sami już zaczynają się wykańczać, no to jest to tylko na rękę. Zawsze zaborcy próbowali nas podzielić. To się z pewnością powtarza. Dziel i rządź, tak. Tak jest. No to powiedzmy o represjach, które spadły na i rząd narodowy, i na wszystkich uczestników powstania. Konfiskata majątku, bardzo szeroka. Tak, ale jeżeli mówimy o rządzie narodowym, to warto powiedzieć, że na 8 rząd narodowy spadły największe represje, bo tych rządów narodowych było w sumie 8. Na rząd narodowy kierowany przez Romualda Traugutta, ponieważ cały został aresztowany. No byli to ludzie odważni pod tym względem, że nie uciekali, nie próbowali rejterować gdzie tylko się da, czego nie można powiedzieć do końca członka poprzednich rządów, ale dzięki temu tamci zachowali życie. Natomiast rząd narodowy został aresztowany. Początkowo był przetrzymywany wszyscy. Po kolei jak wszystkich aresztowano, trzymano na Pawiaku, to jest to samo więzienie, które tak się bardzo smutno zapisze w okresie okupacji nazistowskich Niemiec, ale to jest inna historia, istniał już wcześniej. Między innymi na Pawiaku więziony był przez kilka tygodni Romuald Traugutt, zanim został przeniesiony. I 19 maja w roku 1864 wszystkich 10 członków rządu narodowego przetransportowano kibitkami z Pawiaka do Cytadeli i zamknięto w 10 pawilonie. Spośród tych 10 członków 5 zostało skazanych na śmierć. 5 car Aleksander II nakazał może nie uniewinnić, to znaczy ułaskawił
ułaskawił z tego najwyższego wymiaru kary, powędrowali oczywiście na Sybir. Natomiast były to i tak w oczach rosyjskich wyroki bardzo łagodne. Uważano nawet, że car trochę przesadził, że tych buntowników polskich to należy ukarać przykładnie. No i wspomniał pan redaktor o konfiskatach majątków. Oczywiście tych pięciu członków Urzędu Narodowego skończyło niestety 5 sierpnia 64 na Szubienicy. Natomiast... na Cytadeli Warszawskiej. Nie, poza Cytadelą Warszawską. Egzekucja odbyła się na terenie tak zwanej esplanady, czyli pomiędzy Cytadelą a Nowym Miastem. Chodziło Rosjanom o to, żeby była to egzekucja przeprowadzona publicznie, w obecności 30 tysięcy mieszkańców miasta i okolic. Rzadko to stosowano, raczej starano się na stokach Cytadeli ludzi tracić, ale w tym konkretnym przypadku Rosjanom zależało na publiczności. Dlaczego? Tracono Romualda Traugutta, który dla Rosjan był arcyzdrajcą. Przecież przypominam Państwu, na pewno o tym słuchacze wiecie, że Traugutt służył przecież wcześniej w wojsku rosyjskim i był naprawdę takim, był pułkownikiem Wojska Rosyjskiego emerytowanym. Tracono osoby dla Rosjan niebezpieczne, a z drugiej strony miano pokazać Polakom, popatrzcie, wyciągnijcie wnioski, na waszych oczach stracimy osoby wam najbliższe. Zobaczcie, ci ludzie, którzy się buntują przeciwko nam, którzy mówią, że carze, ty tutaj nie rządzisz, nie masz litery prawa, żeby nami władać, skończą na Szubienicy. To wy się zastanówcie, macie dzieci, sami może być, jesteście niektórzy młodzi, macie dorastające dzieci, macie młodych synów. Nie buntujcie się, bo to doprawi do Szubienicy. No i tak rzeczywiście było. Oczywiście konfiskaty majątków jak najbardziej, natomiast można powiedzieć, że na większą skalę konfiskatę majątku przeprowadzono po upadku powstania listopadowego. Ale z czego to się brało? Po prostu wielu uczestników powstania styczniowego nie miało dużych majątków, także nie było czego konfiskować. Pauperyzacja w ciągu kolejnych lat zaborów następowała. Tak, ale warto jeszcze wspomnieć tak pokrótce o jednej rzeczy, o tak zwanych wysadzonych z siodła. To byli młodzi szlachcice. No takim chyba najlepszym przykładem był Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, bo pod takim pseudonimem literackim przeszedł do historii naszej literatury. Czyli młodzi ludzie, 16, 17, 18 chyba maksymalnie letni, kiedy walczyli w powstaniu. I dla nich karą była utrata szlachectwa i utrata możliwości na przykład pobierania nauki w Akademii Petersburskiej. Także ci młodzi ludzie mieli zamknięte te jakby najbardziej elitarne uczelnie, ponieważ tracili szlachectwo, mieli też zamknięty dostęp do urzędów, więc tak naprawdę Rosjanie liczyli na to, że taka forma wilczego biletu, że oni już kariery tutaj nie zrobią. Musieli się po prostu imać pracy organicznej, ale niektórzy zaczynali... Niektórzy byli kolejarzami, dłużnikami... Też, no zdarzyło się, ale niektórzy przechodzili na pozycje socjalistyczne, inni potem narodowe. To było to pierwsze pokolenie, które przeżyło powstanie styczniowe we wczesnej młodości i które potem budowało już tą, można powiedzieć, społeczeństwo polskie drugiej połowy XIX stulecia. Jak bardzo nastąpił proces rozejścia się Polaków wtedy, także po Imperium Carskim, po świecie generalnie, bo to też czas emigracji, ponieważ no, łatwiej było, jak sam pan wspomniał, studiować, nie tylko, że studia były lepsze, ale i te możliwości były, ale łatwiej było być Polakiem w Petersburgu niż w Warszawie, bo te represje były mniejsze, zwłaszcza podczas pamiętnej nocy. Tak, natomiast po powstaniu styczniowym to nie tak łatwo było być Polakiem w Petersburgu, po prostu carat stracił na kilkanaście nawet lat zaufanie do Polaków. Natomiast na pewno wszyscy Państwo, pan redaktor, czytaliśmy W pustyni i w puszczy. Skąd się wziął ojciec Stanisława Tarkowskiego w Kairze? No przecież to był inżynier, który dla Brytyjczyków, dla Anglików, razem z panem Robinsonem, ojcem Nel, budowali kanał Suezki. No to jest postać literacka, ale tacy to były powstanie styczniowe. Bronisław Malinowski, no człowiek, który budowniczy kolei andyjskiej. Przecież też człowiek młodości związany z powstaniem. Zgadza się, najwyżej położone kolei na świecie. Sigurd Wiśniowski, jeden z odkrywców australijskiego złota i twórca gorączki złota w Australii. To są osoby, które brały udział w powstaniu styczniowym. I taka ciekawostka, postać literacka, ale znana na całym świecie, kapitan Nemo z powieści 200 tysięcy mil podwodnej żeglugi Juliusza Verna, w pierwszym wydaniu tej książki był Polakiem, właśnie powstańcem styczniowym byłym. I tak naprawdę... To czemu został zniknięty w kolejnych wydaniach? Czemu? Dlatego, że wydawca książki, Francja posiadała wtedy bardzo dobre polityczne kontakty z Rosją, i wydawca zapowiedział Wernowi, słuchaj, nie wydam drugiego, nie zrobię do druku, zatem nie sprzedamy tej książki, już ambasada protestuje, musisz przerobić, nie może być to Polak. No i dlatego w kolejnych wydaniach został już jakiś tam chyba zdradzonym maharadżą hinduskim, także generalnie księciem hinduskim, ale nie polskim powstańcem. Ale Wern chciał w ten sposób właśnie też pokazać, że jakie były tam drogi powstańców. Polacy się rozeszli po całym świecie, no bo po pierwsze ciężko było tak naprawdę znaleźć jakieś sensowne zajęcie w Rosji, no a po drugie, no niestety, jeżeli wracali, często byli aresztowani. Nawet w 10. pawilonie mieliśmy takie pojedyncze przypadki. Ludzie wracali na początku lat 80. XIX stulecia, czyli tak naprawdę
17-18 lat już po powstaniu styczniowym i bywali aresztowani. Bywali aresztowani, no wtedy to już może nie były jakieś kary wysokie, ale siedzieli w Cytadeli, dostawali 3-4-5 lat pobytu w twierdzy. Także Rosjanie pamiętali, Rosjanie pilnowali, Rosjanie jakoś nie chcieli darować tym powstańcom styczniowym, tak zwanego buntu. To się też długo nie zmienia. Przypominam sobie, że w czasach sowieckich, nie wiem, po 56 albo już po 68 wracali ci, potrafili wracać ci, którzy zostali wysłani w 39 na wschód. Ile osób zostało wysłanych nie tylko na karę Syberii, ale także na przymusowe osiedlenie? Należy to liczyć w dziesiątkach tysięcy, natomiast jeżeli chodzi... To duża ówczesna populacja. To dużo, natomiast co ciekawe, Rosjanie nie szafowali wyrokami śmierci. Tych wyroków śmierci za udział w powstaniu styczniowym łącznie, ale mówimy tutaj i o ziemiach zabranych, czyli ziemiach rosyjskich, Polsk, bo tam było Polaków mieszkających tam na terenach Rosji, i o Wielkim Księstwie Litewskim, no i oczywiście tutaj o Warszawie i okolicach, to mówimy tylko, że tylko około 1000. No na samej Cytadeli, na stokach Cytadeli, czyli pomijając rząd narodowy Trauta, stracono około 40 osób. To jest niewiele. Natomiast dlaczego Rosjanie tak czynili? Ponieważ zależało im na darmowej sile roboczej. Woleli, żeby osoby, które nie były dowódcami, nie były przywódcami ani bezpośrednimi organizatorami, szły na Syberię w kajdanach, no i potem ich ręce były wykorzystywane przy najcięższych pracach fizycznych. I takich osób z samej tylko Cytadeli w latach 1865-1868-69 wywędrowało mniej więcej 10 do 12 tysięcy. Mówimy tylko oczywiście o samej Cytadeli, ale były też więzienia, więzienie lubelskie, były też więzienia pomniejsze w innych miastach. Także można to więzienie po prostu lubelskie zapisane przez obu późniejszych okupantów także, tak? Te symbole się powtarzają. To na koniec, ile straciliśmy, jesteśmy w stanie to oszacować przez to duszenie Warszawy za sprawą Cytadeli, za sprawą także no, dbania o to, żeby to jakiś bunt się nie wywołał. Ile straciliśmy rozwoju gospodarczego? Jak daleko moglibyśmy być dalej? Czy to jest w ogóle policzalne? Policzyć nie policzę, ale straciliśmy tak naprawdę dwa pokolenia bardzo szybkiego rozwoju drugiej połowy XIX wieku. Twierdza Warszawa, która się rozwijała po upadku powstania styczniowego, czyli budowanie fortów, no powodowała to, że Warszawa się nie mogła rozwijać ludnościowo. Znaczy, z jednej strony się rozwijała ludnościowo, ale brakowało mieszkań, więc ludzie mieszkali w fatalnych warunkach. Więcej fabryk powstawało na przykład w Łodzi. To Łódź była takim miastem typowo robotniczym, ziemią obiecaną. Do Łodzi płynęła. Warszawa stawała się takim miastem, no nie powiem, że prowincjonalnym, bo to nie będzie, bo to byłoby złe określenie, ale takim troszeczkę traktowanym po macoszemu. Zapóźnienie było bardzo duże, ale też taka ciekawostka, że sami niektórzy światli Rosjanie występowali z takimi pomysłami, żeby jednak tym Polakom troszeczkę ulżyć. No takim koronnym, sztandarowym przykładem może być Sokrates Starenkiewicz, który sprowadził Lindleyów, ojca i syna, inżynierów brytyjskich, szkockich, przepraszam, sprowadził za własne pieniądze i tak naprawdę za wybudowanie wodociągu w Warszawie został wezwany do cara i dostał od cara burę, wygowor, jak to mówili Rosjanie, dlatego że Petersburg nie miał jeszcze systemu kanalizacji współczesnej, a Warszawa miała. No oczywiście on się wybronił, Starenkiewicz, tym, że no najjaśniejszy panie, ale ja wykonywałem tylko pańskie rozkazy, jak najlepiej tutaj służyć. Natomiast faktem, że no został rozwój, no, został zahamowany. Pamiętają Sokratesowi Starenkiewicza, tak, no jest, jest nie tylko plac w centrum Warszawy Sokratesa Starenkiewicza. To jest rosyjski polityk XIX-wieczny, który ma w Warszawie swój pomnik, swój plac i jego grup jest regularnie odwiedzany. Zadbany. Tak jest, ale to był wyjątek, Sokrates Starenkiewicz, wśród namiestników Warszawy. No, nie był namiestnikiem przede wszystkim, był pełniącym obowiązki prezydenta. Natomiast namiestnicy wypełniali rozkazy. Natomiast no, trzeba uczciwie przyznać, że może po upadku powstania styczniowego to już jakiś tacy straszliwi, może zamordyści nie byli. Rosjanie troszkę wybrali inną metodę. Rusyfikacja, obowiązkowa lekcja języka rosyjskiego, ograniczenie lekcji języka polskiego. Czyli oczywiście Polaków wysyłamy na Syberię, ale tych, którzy zostali, którzy nie brali udziału w powstaniu, zruszczamy. Jak nie ich, to ich dzieci. Staramy się zrobić z nich Rosjan. Nie musimy ich bić, nie musimy ich gnębić, ale może znębimy ich kulturą. Bo dlatego tak między innymi przedtem budował się Wilniuk. Józef Piłsudski, Ziuk. Michał Cieślak, Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Zapraszamy serdecznie, warto w tych dniach zjawić się w Cytadeli. Serdecznie zapraszam, warto się zawsze u nas zjawić. Jesteśmy otwarci od środy do niedzieli. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. To zapraszamy także. Państwu się nisko kłaniam. Moja Anton Szmiel w imieniu całego zespołu za moment program popołudniowy i Ewa Wasążnik. Wcześniej zaś informacje dnia. Zostańcie Państwo z Polskim Radiem 24. Do usłyszenia, do jutra.
Ogłoszenie społeczne. Z manifestu rządu narodowego. Do broni więc narodzie Polski, Litwy i Rusi. Do broni. Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła. Stary miecz nasz wydobyty. Święty sztandar orła, pogoni i archanioła rozwinięty. Pamiętajmy, 22 stycznia, rocznica wybuchu powstania styczniowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 16. Czas na informacje dnia. Zaplanowane na jutro posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego zostanie zawieszone, przekazała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Prezydent i premier na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Spotkanie z przedsiębiorcami. Dziś 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Żołnierze zostali upamiętnieni na warszawskiej Cytadeli. Michał Walczyk. W związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek, jutrzejsze posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego zostaje zawieszone. Taki komunikat przekazała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Został on opublikowany po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek do Trybunału skierowała wniosek o rozstrzygnięcie, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które określają, że organizacje pracy sądów wskazują akty prawne przyjęte przez parlament, a także czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma prawo orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. Jutro 60 sędziów z Izby Pracy Cywilnej oraz Karnej miało rozstrzygnąć, czy sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa są uprawnieni do orzekania w postępowaniu karnym. Komunikat odczytała rzeczniczka Trybunału Aleksandra Wójcik. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rozpoznawanego przez trzy izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu. Na razie nie wiadomo, kiedy w tej sprawie zbierze się Trybunał Konstytucyjny, a w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy Sąd Najwyższy tą sprawą nie powinien się w ogóle zajmować. Mówił o tym w Davos na konferencji prasowej. Dlatego, że były już wielokrotne orzeczenia zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w jednoznaczny sposób oceniały, że powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydencką, a więc aktem prezydenckim wyłącznym i w związku z tym nie podlega żadnej kontroli. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował wcześniej, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda postanowienie zabezpieczające, sędziowie zastanowią się nad nim na jutrzejszym posiedzeniu. A w szwajcarskim Davos seria spotkań polskiego prezydenta i premiera, a także przedsiębiorców z naszego kraju. Trwa tam drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego. Premier Mateusz Morawiecki na dziś w Davos umówił przede wszystkim spotkania z przedsiębiorcami. Na przykład prezesem Equinor Eldarem Setrem czy prezesem ArcelorMittal Lakshmi Mittalem. Dziennikarzom Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby, żeby Polska bardziej postawiła na nowoczesne technologie. Przyniosą do Polski miejsca pracy, które są wysoko zarabiającymi miejscami pracy. Prezydent Andrzej Duda dziś bierze udział przede wszystkim w spotkaniach politycznych. Rozmawiał z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, sekretarzem generalnym OBWE Tomasem Glemingerem oraz przywódcami Chorwacji, Litwy i Łotwy na debacie poświęconej Europie Środkowej. Prezydent przekonywał, że coraz lepiej sprawdza się model współpracy krajów z naszej części Europy w ramach tak zwanego Trójmorza. Przedstawiciele biznesu ze Stanów Zjednoczonych dzisiaj także deklarowali swoje zainteresowanie. Równocześnie cały czas w domu polskim w Davos lub na zaśnieżonych alejkach, w hotelach czy w centrum kongresowym trwają nieformalne spotkania polskich przedsiębiorców, których w Davos również nie brakuje. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio.
W Warszawie na Cytadeli uczczono pamięć powstańców styczniowych. Zryw narodowy rozpoczął się 157 lat temu. Przedstawiciele władz, samorządowcy oraz uczniowie dziś złożyli kwiaty. Odbył się także spacer korytarzami 10. pawilonu, a także wykład. Uroczystości zorganizowało Muzeum Niepodległości. Jak mówi dyrektor, dr Tadeusz Skoczek, dzisiejsze uroczystości pokazują nam współczesnym, czym jest postawa patriotyczna oraz poświęcenie dla sprawy. W okresie międzywojennym przypomnijmy sobie, że Józef Piłsudski ufundował specjalną rentę. Powstańcy żyjący jeszcze wtedy chodzili w specjalnych mundurach. A my, wracając do tej tradycji, no, pokazujemy te tendencje patriotyczne, przypominamy ten wysiłek patriotyczny. Uważamy, że gdyby nie było powstańców styczniowych, tak jak mówił Józef Piłsudski, nie byłoby ruchów wolnościowych. W uroczystościach na warszawskiej Cytadeli wzięli udział rekonstruktorzy historyczni, którzy prezentowali broń i wyposażenie powstańców. Jak mówi członek grupy Piotr Parapura, wojskowi 157 lat temu, mimo trudnej sytuacji, mieli wysokie morale. Carskie wojska niestety konfiskowały różnego rodzaju przydatne przyrządy, które mogły posłużyć do walki, czyli szable, które wisiały w wielu domach, pistolety, dubeltówki, no wszystko było skonfiskowane, więc to, co udało się gdzieś zachować, wyklepać, przede wszystkim ta słynna kosa. Tak trzeba było zrobić wtedy i nie ma się co dziwić, że ci ludzie stanęli wtedy w oboju. Tym bardziej, że te oddziały się ciągle odradzały. Mimo tego, że co jakiś czas zostały rozbite, powstawały nowe. A w Warszawie na dzisiejszy wieczór zaplanowano kolejną część obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. O godzinie 18 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczysta msza święta w intencji powstańców. Po niej uczestnicy w asyście Wojska Polskiego przemaszerują ulicami stolicy pod krzyż Tragutta, gdzie zostanie oddana salwa honorowa oraz zostanie odczytany apel pamięci. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami w dwóch województwach, dolnośląskim i opolskim. A w całym kraju spodziewany jest deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu także śnieg. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu do plus 7 miejscami na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 16:06. Suma wydarzeń. Andrzej Duda oskarża Rosję o post-stalinowski rewizjonizm. Prezydent udzielił wywiadu dziennikowi Financial Times, w którym odpowiada na słowa Władimira Putina o rzekomej współodpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej. Historyczne kłamstwo szerzy się po świecie. Nie możemy tego zaakceptować, deklaruje Andrzej Duda. A Duda jest premier Mateusz świetny. Morawiecki zachęca do inwestowania w Polsce. Szef polskiego rządu na forum ekonomicznym w Davos spotyka się z szefami światowych gigantów, takich jak Google czy Microsoft. Warto inwestować w Polsce. Mamy znakomicie wykształconą siłę pracowników, ludzi, którzy chcą więcej, którzy są utalentowani. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka chce odrzucenia senackiego weta do ustaw sądowych. W trakcie dyskusji wróciły argumenty dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i skuteczności ich powoływania przez prezydenta. Celem ustawy jest zalegalizowanie statusu powołanych na stanowiska sędziów, nawet jeśli powołanie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Podważane są statusy sędziego. Obywatel w tym momencie w zasadzie jest pozbawiony ścieżki sądowej. Zaczynamy sumę wydarzeń w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, zapraszam. Andrzej Duda oskarża Rosję o post-stalinowski rewizjonizm. Prezydent powiedział o tym w wywiadzie dla Financial Times. Z dziennikarzami gazety rozmawiał m.in. o niedawnych słowach Władimira Putina, który obarczał nasz kraj częściową winą za wybuch II wojny światowej. Słowa Władimira Putina to kompletne wypaczenie historycznej prawdy, mówi dziennikarzom polski prezydent i dodaje: my nazywamy to wprost, to ideologia, rodzaj post-stalinowskiego rewizjonizmu. Prezydent dodaje, że z perspektywy polskich władz nie ma znaczenia, czy słowa Władimira Putina wypowiadane są na użytek wewnętrznej propagandy, no, czy też stanowią część nowoczesnego hybrydowego konfliktu. Dla nas ważne jest to, że historyczne kłamstwo szerzy się po świecie. Nie możemy tego zaakceptować, deklaruje Andrzej Duda. I tłumaczy, że jego nieobecność na obchodach w Jadwaszem również wpisuje się w sprzeciw wobec retoryki Moskwy, bo przemawiać będzie Władimir Putin, a miejsca na polskie przemówienie w programie nie znaleziono. Andrzej Duda podkreśla jednocześnie, że to uroczystość prywatna, nie państwowa. Jest przekonany, że jego nieobecność nie nadwyręży stosunków na linii Warszawa-Tel Awiw. Prezydent ostrzega też przed próbami złagodzenia unijnych sankcji wobec Rosji za jej działania na Ukrainie. Powód sądzimy, że takie zachowanie tylko zachęci Moskwę do agresywnego działania, co pokazało ostatnie 12 lat, podkreśla Andrzej Duda. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
Prezydent Andrzej Duda w Davos na spotkaniu z dziennikarzami mówił, że jest wdzięczny tym, którzy okazali Polsce solidarność w sprawach dotyczących rosyjskich kłamstw historycznych, a także polskiej nieobecności w Yad Vashem. Zwrócę tutaj uwagę na przykład na pana prezydenta Litwy, który stwierdził, że on w takim razie także rezygnuje z wyjazdu do Jerozolimy i będzie obecny z nami 27 stycznia w Auschwitz na tych obchodach, które rzeczywiście są obchodami w dniu ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. I to jest uroczystość wielka, która zawsze odbywa się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie oczywiście ja będę reprezentował Polskę i jestem mu za to bardzo wdzięczny, więc to już jest ewidentny wyraz solidarności. Natomiast prezydent Łotwy na przykład, z którym też widziałem się dzisiaj i wczoraj, bardzo wyraźny i powiedziałbym nawet ostry sposób odniósł się do i słów wypowiadanych przez prezydenta Władimira Putina i w ogóle zachowania rosyjskiego w tej sprawie w swoim orędziu, które wygłaszał do Korpusu Dyplomatycznego w Rydze, gdzie w bardzo mocnych słowach z dezaprobatą ocenił te sformułowania używane przez prezydenta Rosji i te zachowania, więc to wsparcie dla Polski jest. Jeszcze dziś Andrzej Duda udzieli specjalnego wywiadu Polskiemu Radiu. Emisja o godzinie 22 w programie pierwszym oraz na naszej antenie w Polskim Radiu 24. Na jutrzejszych uroczystościach w Yad Vashem... Po co mu to było, temu Putinowi? Prezydent Rosji. Łopi Polski jak rząd but. Jest przygotowany na odparcie ewentualnych kłamstw, które padną w wystąpieniu Władimira Putina. Zadeklarował dziś w programie pierwszym Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jesteśmy na to przygotowani, zresztą to jest bardzo dobra reakcja pana prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział wprost, skoro organizatorzy, a przypomnę, że organizatorem głównym, czy też człowiekiem, który sfinansował te obchody jest oligarcha rosyjski, Moshe Kantor, skoro prezydent Rzeczypospolitej